Cześć! Zapraszam na kolejny wyjazd na moim kanale, na którym pokazuję Wam różne ciekawe miejsca, warte odwiedzenia. Jeżeli interesujesz się turystyką i lubisz zwiedzać fajne miejsca, to zapraszam do subskrybowania kanału. Dzisiaj zapraszam Was do kolejnej popularnej miejscowości nad naszym pięknym polskim morzem, a konkretnie to zwiedzać będziemy Międzywodzie, czyli niedużą miejscowość w województwie zachodniopomorskim. Jest ona położona blisko większego Dziwnowa. Nasz spacer zaczęliśmy od strony południowej Międzywodzia, czyli od przystani jachtowej położonej nad Zalewem Kamieńskim. Wypożyczyć można tutaj rowery wodne lub rejsy różnymi łodziami. Znajdują się tutaj także ławeczki, na których można odpocząć i w międzyczasie podziwiać znajdujące się tutaj żaglówki i jachty. Przystań jachtowa jest oddalona kawałek od centrum Międzywodzia. Prowadzi do niej jednak szeroka i nowo wyremontowana droga wyłożona kostką. Dla mnie nie stanowiło to problemu, mam ze sobą hulajnogę, a przy przystani jest nieduży, ale darmowy parking. Teraz doszliśmy do głównej drogi przelotowej przez Międzywodzie, łączącej z jednej strony Dziwnów i drogę na Kołobrzeg, a z drugiej strony Międzyzdroje i Wisełkę. Przy głównej ulicy, idąc w kierunku Międzyzdrojów i Świętoujścia, po lewej stronie natknęliśmy się na taki oto zielony skwerek z ławeczkami, krzyżem i serduszkiem z napisem Międzywodzie, a dokładniej to I love Międzywodzie. A tutaj mamy mapkę miejscowości. Międzywodzie podzieliłbym na pewno na dwie części, albo i nawet na trzy. Jedna to ta po drugiej stronie drogi 102, znajdująca się bliżej zalewu. Spokojniejsza i mieszkalna. Druga to centrum, położone bliżej morza, w okolicy ulicy Wojska Polskiego. Jest to centrum rozrywkowe. A trzecia to moim zdaniem część położona bliżej w kierunku Świętoujścia, znajdująca się w okolicy ulicy Plażowej, z wieloma ośrodkami wypoczynkowymi, osobnym zejściem na plażę i nowymi apartamentowcami. Zdecydowanie spokojniejsza niż centrum. Idąc główną drogą w kierunku na Międzyzdroje, po lewej stronie znajdziecie restaurację Mini Zoo Bar. Jest ona wyjątkowa ze względu na właśnie mini zoo z żywymi zwierzętami. Można tutaj zobaczyć kozy, koniki, króliki i żółwie, a także zjeść. Osobiście nie próbowałem, więc się nie wypowiem na temat jakości i smaku, ale wiem, że polecam odwiedzić to miejsce ze względu na zoo. A teraz znajdujemy się w zachodniej części Międzywodzia, tej wspomnianej przeze mnie trzeciej, czyli w okolicy ulicy Plażowej. Jest tutaj dużo ośrodków wakacyjnych oraz osobne zejście na plażę. Z ulicy Plażowej przeszliśmy do kolejnej w kierunku centrum głównej ulicy, czyli Szkolnej. Ta ulica połączona jest już bezpośrednio z uliczkami znajdującymi się w ścisłym centrum Międzywodzia. Jest tutaj także zejście na plażę i od tej ulicy właśnie zaczyna się również nowa nadmorska promenada, którą planujemy za chwilkę przejść. Ale jeszcze zanim wejdziemy na promenadę, to pokażę Wam, jak wygląda plaża w Międzywodziu. Zejście tutaj jest szerokie i wygodne, a po bokach mamy betonowe murki, na których można usiąść i otrzepać piasek ze stóp po zejściu z plaży. A sama plaża w tym miejscu nie jest bardzo szeroka. Później promenadą udamy się bliżej centrum, gdzie zobaczycie, że tam plaża jest sporo szersza. Teraz spacerujemy sobie nadmorską nową promenadą położoną na Wydmach. Łączy ona właśnie ulicę Szkolną i główną ulicę, czyli Deptak Wojska Polskiego, znajdującą się w centrum. Promenada wyłożona jest nową kostką. Po bokach są białe, eleganckie i gustowne płotki, a co jakiś czas nowe ławki, na których można odpocząć.
Po drodze możemy zobaczyć wysokie zejście na plażę, znajdujące się już bliżej centrum. Możemy tutaj zwrócić uwagę na to, że plaża jest jednak dużo szersza niż ta, którą pokazałem Wam w okolicy ulicy Szkolnej. Deptak nadmorski kończy się na kolejnym zejściu na plażę, położonym na wprost ulicy Wojska Polskiego. Dalej nie ma już chodnika, więc schodzimy w kierunku centrum. To zejście mogłoby moim zdaniem być odnowione. Te znajdujące się dalej od centrum są jednak dużo nowocześniejsze. I zapraszam Was teraz na spacer po głównym deptaku Międzywodzia, czyli po ulicy Wojska Polskiego. Jest to główna pod względem wszelkich atrakcji ulica. Znajdziecie tutaj najwięcej restauracji, kiermaszy, sklepików i tym podobnych. Spacerując ulicą Wojska Polskiego, natkniecie się po jakimś czasie na taki oto mały park z piękną kompozycją kwiatową na środku, alejkami, ławeczkami, mini sceną i drewnianymi rzeźbami. Natomiast teraz spacerujemy dalej ulicą Wojska Polskiego w kierunku głównej drogi przelotowej, czyli 102, którą pokazywałem Wam na początku. Ulica Wojska Polskiego i właśnie ta główna trasa na Kołobrzeg to miejsca skupiające najwięcej gastronomii w tej miejscowości. I teraz właśnie znajdujemy się już na drodze numer 102 i idziemy w kierunku Dziwnowa, gdzie chciałbym Wam pokazać jeszcze jedną atrakcję. Jest nią Wesołe Miasteczko, które znajduje się na końcu Międzywodzia z tej właśnie strony. Warto w tym miejscu dodać jeszcze, że dobrym pomysłem może być wypożyczenie albo zabranie ze sobą rowerów, ponieważ z Międzywodzia biegnie droga rowerowa do Dziwnowa i dalej do Dziwnówka, więc jest naprawdę gdzie jeździć. Na dzisiaj to już koniec naszego spaceru. Jeżeli się Wam podobało i choć trochę uważacie ten materiał za wartościowy, to dajcie proszę łapkę w górę i napiszcie opinię o tej miejscowości w komentarzu. Może akurat planujecie tutaj wyjazd. Zapraszam przy okazji też do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Do usłyszenia wkrótce i wszystkiego dobrego. Cześć!